Audycja powstała przy współpracy z samorządem województwa dolnośląskiego. To już kolejny rok, w którym województwo dolnośląskie uczestniczy w międzynarodowych targach żywności, rolnictwa i ogrodnictwa Grüne Woche, odbywających się od 19 do 28 stycznia 2024 roku w Berlinie. To międzynarodowe wydarzenie gromadzi producentów i przetwórców, którzy prezentują tu żywność, a także zaopatrzenie dla ogrodnictwa oraz rolnictwa. Dolny Śląsk od wielu lat funkcjonuje na targach, corocznych targach Grüne Woche. Przedsiębiorcy dopisali, zgłaszali się bardzo chętnie do udziału w tych targach, dlatego że z jednej strony ta możliwość wzięcia udziału w targach produktów spożywczych i rękodzieła, które są największymi tego typu targami na całym świecie tak naprawdę, jest okazją z jednej strony do sprzedaży produktów, czyli po prostu do zarobienia pieniędzy tutaj na miejscu, dlatego że jest mnóstwo osób, które przychodzą i te produkty tutaj kupują, próbują. Z drugiej strony jest to też oczywiście promocja naszego regionu i ten aspekt jest tak naprawdę dla nas jako dla urzędu najistotniejszy, że mamy możliwość promowania i produktów, i producentów, którzy w ten sposób, no, zakładamy, że pewnie w dużej mierze są w stanie też poszerzać swoje spektrum dystrybucji tych produktów, które cechują się, no, przecież bardzo wysoką jakością. Wiemy, że są to produkty, które, no, jakościowo na pewno bardzo odbiegają w górę, można powiedzieć, względem wielu produktów, które są dostępne po prostu na półkach sklepowych, tylko że czasami trzeba o nich więcej się dowiedzieć, trzeba czasami po prostu znaleźć je, natrafić na nie. No i właśnie po to je promujemy, i te produkty, i samych producentów, żeby i obywatele, mieszkańcy Dolnego Polski, mieszkańcy Dolnego Śląska i oczywiście mieszkańcy tutaj Berlina i wszyscy odwiedzający wiedzieli o tym, że Dolny Śląsk ma dużo do zaoferowania. Po raz 18 jesteśmy tutaj na tych zielonych targach, czyli na Grüne Woche. Jest to bardzo ważne dla naszego regionu dolnośląskiego, promowanie naszych produktów lokalnych, tym bardziej, że graniczymy z naszym partnerem niemieckim. Mamy dwóch partnerów niemieckich po stronie naszych sąsiadów, więc to jest ważne, żebyśmy tutaj byli, zaznaczali swoją obecność, ale też promowali nasze produkty, które są, jak wiemy, najlepsze na świecie. Dolnośląskie produkty prezentowali lokalni przedsiębiorcy, którzy chętnie opowiadali także o początkach swoich biznesów. Z piwowarstwem to się zderzyłem około 15 lat temu, kiedy po podróżach po całej Europie stwierdziłem, że wszędzie można się napić dobrego piwa, a jednak w Polsce to kuleje. Więc stwierdziłem, że trzeba zacząć robić to samemu w taki sposób, żeby smakowało tak, jak ma smakować. Postanowiłem zebrać fundusze i siły. Wykonałem część instalacji własnoręcznie, część zakupiłem z demobilu, no i zaczęła się przygoda piwowarska. Zakład ogólnie istnieje od 2012 roku. Wędliny, kiełbasy, szynki, boczek. Robimy to wszystko według receptur mojego dziadka. Mnie dziadek po prostu robił to wszystko dla nas. Ja zostałem kucharzem. W pewnym czasie stwierdziłem, że warto by to było skomercjalizować, żeby dotrzeć z tym do większej rzeszy ludzi. No i naprawdę posmakowało to ludziom, co też widać jakby po naszym rozwoju. Na początku, jak zaczynaliśmy, dużo ludzi przychodziło i mówiło, że to jest po prostu za drogie. No i ale w momencie, kiedy zaczęli to kupować, wsadzili to do własnej lodówki, zobaczyli, jakie jest trwałe tak naprawdę i dobre, no i się przekonali tym do tego. I tak się właśnie śmieję, że w Ząbkowicach Śląskich na targu mamy takiego jednego stałego naszego klienta, który właśnie mówił, że Boże, jakie to drogie, no i jest z nami do dzisiaj, nie? Na targi przyjechaliśmy z ofertą naszych kulinarii, jak i również z ofertą naszych przetworów. Przyjechaliśmy pierwszy raz po prostu pokazać to wszystko, zaprezentować. No jak Państwo widzicie, udaje nam się. Mamy naleśniki, mamy placki ziemniaczane, czyli wszystko to, co nasze polskie, to, co jest dobre w naszej kuchni, to, co potrafią robić gospodynie polskie. Jesteśmy zadowoleni, że mogliśmy się tutaj pokazać i cieszymy się, że Niemcy to też również doceniają. Wszystkie nasze przetwory są ekologiczne. Są to przetwory, które w minimalnej ilości zawierają cukier. Mogą być również serwowane dla diabetyków. To stoisko jest największe jak do tej pory. Cieszy się dużą popularnością. Nasi przedsiębiorcy chcą tutaj przyjeżdżać, widzą efekty, przetwórcy oczywiście, widzą efekty tego promowania się tutaj, więc dlatego to stoisko jest takie duże i też
organizator nam takie stoisko w tym roku pomógł przygotować. Oczywiście my mamy cały szereg metod czy narzędzi promowania naszych lokalnych przedsiębiorców, to między innymi udział w różnego rodzaju wydarzeniach. Oczywiście to jest najbardziej spektakularne w skali roku, ale mamy też cały szereg mniejszych wydarzeń, jak chociażby cykl imprez Made in Dolny Śląsk, gdzie w dużych miejscowościach robimy we współpracy często z samorządami bądź galeriami handlowymi wydarzenia, na które przyjeżdżają nasi lokalni producenci z całego regionu i oczywiście też je w odpowiedni sposób promujemy. To oczywiście kwestia certyfikacji niektórych produktów, podobnie jak ministerstwo, także my jako Dolny Śląsk bierzemy udział w różnych programach, dzięki którym produkty wytwarzane na Dolnym Śląsku, co do których jakości wytwarzania jesteśmy pewni, otrzymują pewne certyfikaty, którymi mogą się chwalić i oczywiście też na ich podstawie promować. To też tworzenie sieci promocji, chociażby poprzez geoportal Dolnośląski, no i cały szereg innych metod, które za każdym razem realizujemy co roku, można powiedzieć, mamy uwzględnione w budżecie. Na przykład jak dożynki wojewódzkie. Mamy co pokazywać, mamy co promować. Będą tutaj lokalne grupy działania, które też będą promować nasze produkty lokalne. Polska słynie z bardzo dobrej kuchni, z pięknej przyrody i zachęcamy wszystkich do przyjazdu do Polski, ale też i do poznawania naszej kuchni, naszych przetworów. Dużym powodzeniem cieszą się właśnie pierogi, jak i również ludzie zatrzymują się, patrzą jak robimy te pierogi, ponieważ one mają taką falbankę. Stoją tutaj, przyglądają się dzieci, też zaciekawione, no i słyszałyśmy od dzieci niemieckich, że to bardzo dużo pracy wymaga. Przepis na warsztat jest bardzo prosty. Ziemniaki, bardzo dobry ser, cebula i przede wszystkim doprawienie, żeby one nie były takie bez smaku. Wszyscy lubią pierogi bardziej doprawione. To jest cały przepis i to jest przepis, który przekazały nam nasze babcie. Nasze mamy to kontynuowały i my to kontynuujemy nadal. No i robimy takie ozdobne pierogi. Rodzinna tradycja pokoleniowa. Staramy się używać naszego strzegomskiego słodu. Połowa naszego piwa to jest produkcja, a połowa naszego piwa to jest serce. Robimy to, co chcemy, to, co nam najbardziej smakuje. A tak się fajnie złożyło, że społeczeństwo czy nasza klientela odbiera to w równie pozytywny sposób. Także zarówno te najbardziej wykręcone piwa, jak i te najbardziej klasyczne mają rzesze odbiorców, zdobywają pochlebne opinie. Przygotowaliśmy się stricte pod rynek niemiecki, czyli wzięliśmy pilsnera, pszenicę, ciemne piwo. Najlepszy feedback jest taki, że Niemcy, zwłaszcza z Bawarii, przychodzą, mówią, że pierwsze piwo tutaj i ostatnie wypite, bo jest najlepsze piwo na targach. To jest opinia nie od jednego gościa przez kilka dni usłyszana. Nasze produkty zostały nagrodzone m.in. na targach w Polakrze, Ferą Smaku, oraz ostatnio wygraliśmy konkurs Agroliga i była nam wręczana nagroda przez prezydenta Polski. Jest naprawdę duże zainteresowanie, jest bardzo, bardzo dużo ludzi. Są ciekawi w ogóle wszystkich produktów, jak widać chodzą po stoiskach, kupują. Głównie przyjechaliśmy tutaj po to, żeby się pokazać, żeby zaznajomić ludzi z tym, co produkujemy. No, wydaje mi się, że mamy bardzo dobry produkt, ponieważ robimy to z sercem. Każdy region jest przekonany o tym, że jego produkty są najlepsze i na pewno każdy polski region ma wiele do zaoferowania. Natomiast my absolutnie nie mamy się czego wstydzić i na Dolnym Śląsku jesteśmy przekonani, że nasze produkty należą do absolutnej czołówki, co zresztą widać po tych kolejkach, które się ustawiają. Z tego, co rozmawiałem z naszymi i przedsiębiorcami, i przedstawicielami lokalnych grup działania, są bardzo zadowoleni z obrotu, więc to wskazuje, że faktycznie nasze produkty, które promujemy, nie są jedynie produktami promocyjnymi, ale faktycznie idzie za nimi realna jakość. Oby tak dalej, cieszymy się i mam nadzieję, że w przyszłym roku również pojawimy się na tych targach, jak i na wielu innych wydarzeniach. Województwo Dolnośląskie bierze udział w targach Grüne Woche nieprzerwanie od 2006 roku. Polska była jednym z ponad 70 krajów, które miały swoje stoiska na tym wyjątkowym wydarzeniu. Audycja powstała przy współpracy z samorządem województwa dolnośląskiego.